Cześć, witajcie. Przyjrzymy się dzisiaj grze Star Rush wydanej w 1991 roku przez firmę Ubisoft. Jest to typowy shooter, bardzo trudny i stąd myślę, że właśnie zaliczył strasznie niskie oceny na ówczesne czasy w gazetach komputerowych, bo one opiewały na 55-60%. Troszeczkę przesadzili, bo patrząc na grafikę, jaką wycisnęli w 1991 roku, do tego jeszcze muzykę, która strasznie mi się kojarzy z Turrikanem, sami sobie podsumujecie, czy to prawda, czy nie, to trochę zbyt niska ocena. Oczywiście producenci gry utworzyli jakąś historyjkę. Wygląda na to, bo ciężko mi było w intrze rozkminić w ogóle, o co chodzi. Wygląda na to, że zarząd jakiejś rasy czy dominującej planety zdecydował się na oczyszczenie czterech planet. Wysyła na te planety swój prototyp robota latającego, też biegającego, chodzącego, zresztą zobaczycie podczas rozgrywki. Planety charakteryzują się czterema żywiołami: ziemia, ogień, powietrze, woda. To też takie scenerie zastaniemy w tych różnych czterech etapach. Głównie chodzi o oczyszczenie linii wroga. Dodatkowe atuty to takie, że lecimy w pierwszym etapie w prawo, potem zawracamy w lewo. Oczywiście na każdym checkpoincie mamy jakiegoś bossa do rozwalenia. Zobaczycie, jak to wygląda. Utrudnienia to takie, że musimy zwracać uwagę na lecące pociski od przeciwników. I bardziej właśnie na te pociski zwracać uwagę, bo one są samonaprowadzające i ciężko przed nimi uciec, więc pod kątem będziemy musieli zmykać. I to główny problem, już olać tych przeciwników, bo oni zdają się zbyt łatwi. Myślę, że resztę opowiemy podczas rozgrywki, wystarczy we wstępniaku, napieramy dalej. Okej, od razu nas wita tutaj taki byk, znaki zodiaku, ciężko powiedzieć, jacyś obcy. Poczekajmy sobie. To jest ten zarząd, o którym wam mówiłem. Jakiś lider przedstawia cztery planety pozostałym osobom, które musimy oczyścić. Gra jest dynamiczna, tak jak wspominałem. Ja nie gram na emulatorze, także wybaczcie, graber nie wyrabia czasami i może troszeczkę grafikę rozmazywać. No taki jest plus emulatorów, że ta grafika jest tam... A ja nie lubię emulatorów. To jest ten prototyp. Star Rush 3. Aktywacja i biegnie do swojego pojazdu, którym będziemy latać. Fajnie to zrobili. O czym należy wspomnieć? Grunt to utrzymać się w tej grze w powietrzu, bo jeżeli stracimy któryś tam level naszego latającego statku i będziemy tylko biegać po powierzchni, no to już możemy liczyć całą misję na straty. A najlepiej właśnie starać się rozbudowywać ten statek, którym lecimy, skuter bardziej powietrzny, do maksymalnej postaci. A rozbudowujemy go w taki sposób, że mamy po prostu jakieś level upy, które musimy łapać, lub dodatkowe jakieś bronie, które dołączają się do naszego uzbrojenia i pozwalają nam rozwalać przeciwnika. Dobra, start game. Chociaż change options możemy... tak, wybieramy jednego playera, muzykę, no i tutaj widzicie fire level, earth level, air level i water level. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, zacznijmy od fire level.
ale to nie jest chyba ta pierwsza planeta, która jest defaultowa do zaczynania. Zaraz zobaczę. Albo ta. Złapaliśmy apa pierwszego. Już zostaliśmy zmieceni. To nie jest ta plansza. Zobaczcie, jak zaliczamy downgrade'a. Przed chwilą leciała, teraz lecą kolejne kulki pomarańczowe, które trzeba umijać. Wracamy na dobre tory. Zobaczymy, jak daleko mi się da pociągnąć na tej planszy, ale za chwilę sobie przejdziemy do tej pierwszej, od której miałem zacząć. Bo powiem wam, że to jest masakra tutaj. Trzeba się uczyć tych plansz na pamięć. A w tej planszy nie wiem, co mnie czeka, także nie chcę za bardzo lamić. No, coraz gorzej. Najlepszy pojazd, którym lecimy, to jest taka czarna kula. No, tu już lecimy bez niczego. Tu już się odbijamy od ziemi, co jest najgorszym rozwiązaniem. Możemy tylko czekać na apa, tak jak teraz. Dobra, mamy jakiś tam plecak odrzutowy. No i dotrwaliśmy w sumie do pierwszego bossa. Ale chyba go nie pokonamy. Dokładnie, game over. Okej, tu był taki spontan. Wracamy do początku. Start game. Mam nadzieję, że zaczniemy od tej prawidłowej. A jak nie, to nie, tu jest dalej to samo. Zmieńmy to chyba na Earth Level, Water Level. Spróbujmy Water Level. Ok, jesteśmy w domu. Tą znam. Tą planszę znam. Tutaj jest etap, gdzie nie strzelamy, tylko musimy płynnie poomijać te czarne kule. O, udało się złapać jeszcze dodatkową broń, czyli ta kulka, która lata naokoło. I cały czas oczyma szukać czerwonych pocisków. Kolejny up, ale zahaczyłem. Dobra, to jakoś przeżyjemy. Tutaj polecimy górą. Złapiemy tego upa, nie? Chyba lepsze było rozwiązanie lecieć dołem, ale trudno. Dobra, o to mi chodziło, o ten pojazd mi chodziło. Jeszcze jakbyśmy zaliczyli, dołączyli do niego jakąś lepszą broń, a broni tutaj jest co niemiara. Strzelających do tyłu, do góry. O, do tyłu mamy. I mamy pierwszego wzmianowego bossa. Myślę, że sobie łatwo z nim poradzimy. A
ale trochę stracimy naszych ulepszeń. Dobra, udało nam się. I tak jak wam mówiłem, zawracamy w drugą stronę i zaliczamy ten etap jeszcze raz, tylko odwrotnie. No fajny bajer, ktoś wymyślił. Za duży ten statek jest i niestety tak kończymy jak kończymy, ale udało nam się jeszcze raz odzyskać i stracić. Tu jest, kurczę, wszystko możliwe w tej grze. Postaram się chociaż wam pokazać ten pierwszy, zakończenie tego pierwszego etapu. Ale jeżeli się uda. Przydałoby się jeszcze jakiegoś apa złapać. Zobaczcie, te już nie stoją w miejscu, tylko latają z dołu do góry. Okej, dobra, dotrwaliśmy do drugiego bossa pierwszego etapu. Pokazuje nam tutaj, gdzie strzelać. To jest jakiś krab. Oj, źle się dzieje. A, pic jak nic, udało nam się. Zaliczyliśmy pierwszy etap. Ale przyznaję się, ćwiczyłem i to dosyć długo, żeby chociaż wykuć na pamięć tego stage'a. Bo zaczynamy innego. Tutaj niestety nie wiem, co nas czeka. Jak się nie mylę, zmieniła się chyba muzyczka, chyba że jestem po prostu za bardzo wkręcony. Oczywiście giera pracuje, wykorzystuje układy ECS-OCS, także Amigi 500 znowu mogą pójść w ruch. Nie ma tu jakichś większych wymagań, jak jakiś Amigi 1200. Znowu mamy odcinek. O, tutaj było, widzieliście? Zaskoczenie. Oj, piękna nowa broń nam dochodzi. Ja osobiście tej grze dałbym ocenę od 0 do 100% na jakieś 80. Wy sami sobie u siebie pograjcie, jeżeli macie taką możliwość, i ocencie. Dla mnie giera jest naprawdę bardzo fajna. Potrzebnie się obróciłem w drugą stronę. I chyba się zbliżamy do bossa. Tak, co to jest? Dobra, udało nam się go rozwalić i utrzymać też w powietrzu na tym skuterze. I w tył zwrot. Robi się już dobrze. O, i game over. Tak jak myślałem. Dobra, to co chciałem wam przekazać, to pokazałem. I myślę, że możemy przejść do podsumowania. Game over. Powiem wam, wspominając o muzyce Starikana, porównałbym tą grę jeszcze do Project X, do Disponsible Hero, do takich tytułów. Do tytułów, w których cały czas coś się dzieje, nie ma czasu, żeby odetchnąć. Tutaj w tym przypadku, jeżeli dojdziemy do pierwszego bossa i mamy tą
ten zawrót w drugą stronę, no to można trochę odpocząć, ale tak, człowiek jest non-stop skupiony, non-stop się coś fajnego dzieje, muzyczka w tle i napieramy. O to w tym chodzi. Gra mi się bardzo podoba, ja Was zapraszam jedynie do komentarzy. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. I tyle. Do następnego. Rodzynka. Mam nadzieję, że coś fajnego wykopię i będzie Wam się podobało. Trzymajcie się, cześć.